Witam serdecznie, Jan Przymulski, Rozmowa Niezależna. Naszym gościem jest dzisiaj były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Ryszard Czarnecki. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Panie pośle, główna sprawa, to co dotyczy nas, milionów Polaków, milionów Europejczyków, podwyżki cen prądu, podwyżki cen gazu. Dużo się mówi, że jest to przez obecną politykę klimatyczną prowadzoną przez Unię Europejską. Czy mamy szansę na jakiekolwiek obniżki tych cen? Jak dalej będzie wyglądała ta sprawa? Jak potoczy się ta kwestia? No i też relacje między Unią Europejską a Rosją, no, która dyktuje ceny gazu na naszym rynku. Między innymi na naszym rynku. Są tak naprawdę dwa główne powody tych podwyżek. Po pierwsze, jest to błędna, fatalna polityka klimatyczna i więc energetyczna Unii Europejskiej, a po drugie Rosja, która gra cenami surowców, ropy, gazu, traktuje to jako element nacisku politycznego i tutaj płaci za to polski podatnik. Natomiast oczywiście opozycja, zamiast pokazywać rolę czynników zewnętrznych, czyli w wypadku Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, obarcza tym polski rząd, który jest akurat Bogu ducha winny, bo dostaje za błędy czy grzechy Brukseli i Moskwy. Skądinąd akurat rozmawiamy tuż po Nowym Roku, od 1 stycznia weszła ta tarcza antyinflacyjna i tutaj no, rząd pokazuje, że działa, że nie jest rządem malowanym, że Mateusz Morawiecki nie jest Mateusz, nic nie robię, nic nie mogę Morawiecki, jak Donald Tusk, Donald nic nie mogę Tusk. Natomiast pan pyta o przyszłość, co jest nie mniej ważne, a może i ważniejsze. W tej chwili pojawiają się jakieś zupełnie chore pomysły w Komisji Europejskiej, to jest dobre określenie, chore, mianowicie, żeby wprowadzić dodatkowe daniny, dodatkowe podatki, na przykład od samochodu, na przykład od ciepła systemowego w każdym gospodarstwie domowym. To jest bardzo niebezpieczne, po pierwsze dlatego, że to uderzy w kieszeń każdego Polaka, każdej polskiej rodziny, a po drugie, oczywiście nie tylko Polaków, ale po drugie, że jest to takimi tylnymi drzwiami próba poszerzenia kompetencji Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej o rzeczy, które do tej pory były w gestii państw narodowych, państw członkowskich, a więc kwestia podatków. I to jest taki pomysł Unii Europejskiej, żeby jako poza traktatami, omijając traktaty europejskie, albo je naginając, albo je wręcz no, obchodząc lub łamiąc wprost, poszerza się kompetencje, czy próbuje się poszerzyć kompetencje instytucji unijnych o prawo ustanawiania podatków, co było do tej pory jako wyłączną prerogatywą rządów krajów członkowskich i parlamentów krajów członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast na razie, no, to są informacje od premiera Morawieckiego po ostatnim szczycie Rady Europejskiej, że no, nie ma jeszcze w Unii Europejskiej poczucia tego, że dzieje się coś bardzo złego, że tutaj trzeba podjąć zdecydowane działania, żeby tą politykę klimatyczną zmienić. Na razie oni argumentują, że te podwyżki nie są jeszcze takie duże. No, ciekawe, co na to Kowalski i Nowak, prawda? Bo z naszej perspektywy te podwyżki są bardzo duże. No, nie ma jeszcze takiej sytuacji w Polsce jak w Hiszpanii, gdzie biura europosłów i posłów do Cortezów, do parlamentu hiszpańskiego były czy są okupowane przez wściekłych mieszkańców, bo ich dotykają te podwyżki. Natomiast no, mam wrażenie, że tutaj Unia Europejska po raz kolejny nie dostrzega problemu, a zwłaszcza nie dostrzega
źródeł, genezy tego problemu, bo to jej polityka do tego między innymi doprowadziła. Panie pośle, ale czy Unia Europejska nie dostrzega, czy nie chce dostrzegać tego programu? No bo widzimy to, podał pan przykład Hiszpanii, natomiast no, te zjawiska, te sytuacje mogą mieć miejsce w kolejnych państwach. Gdzie jest ten moment, gdzie brukselskie elity no, jednak zastanowią się nad genezą tego problemu no, i będą chciały realnie coś z nim zrobić? Ja mam rację, pan ma rację. Ja uważam, że nie dostrzega, pan mówi, że nie chce dostrzegać i obaj mamy rację i nie chce i nie dostrzega. Natomiast ja to porównam, może pana zaskoczę tą sprawę z polityką migracyjną. Otóż wszyscy wiedzą w Unii Europejskiej, że polityka migracyjna Unii od kilkunastu lat jest fatalna, że przynosi efekty w postaci zapraszania albo bez zapraszania, wpuszczania na terytorium krajów członkowskich Unii setek tysięcy, milionów imigrantów. A wszyscy to wiedzą, a jednocześnie Unia Europejska tego nie zmienia. Dlaczego? Ponieważ, i to samo dotyczy polityki klimatycznej, ponieważ ci, którzy przez ostatnie kilkanaście lat wpuszczali tych imigrantów, mówiąc, że to jest dobre dla gospodarki, że to jest humanitarne, że nie ma innego wyjścia, gdyby powiedzieli, że król jest nagi, że polityka imigracyjna, ale także polityka klimatyczna do tej pory robiona przez Brukselę i kraje członkowskie Unii była zła, no to wtedy musieliby przyznać się do winy, że to nie krasnoludki środka Marysia, tylko konkretne osoby na poziomie unijnym i na poziomie poszczególnych rządów. Często są rządy, które dalej rządzą lub są w opozycji, te partie ich chcą rządzić. Musieliby takie polityczne harakiri zrobić i powiedzieć, że to jest ich wina. Skądinąd tutaj mówię o polityce imigracyjnej i klimatycznej Unii Europejskiej, ale przecież przyznanie, że ze Smoleńskiem było inaczej niż to propaganda Platformy i PSL-u przedstawiała, to też byłoby przyznaniem się, że oni ługali, dlatego też do tego się nigdy nie przyznają. Obecna opozycja. Myślę więc, że tu jest podstawowa trudność, że jak się kłamie, czy wprowadza w błąd opinię publiczną własnego kraju przez ileś lat odnośnie polityki imigracyjnej czy klimatycznej, to potem trudno się z tego wycofać. Panie pośle, Solidarna Polska, przedstawiciele Solidarnej Polski apelują, aby odrzucić założenia polityki klimatycznej serwowane nam przez Unię Europejską. Jak pan podchodzi do tego pomysłu? Czy to jest w ogóle realne? Merytorycznie uważam, że zgłoszenie takiego postulatu jest dobre, bo to stwarza pewien obszar negocjacyjny. Oczywiście nie jest to łatwe w realizacji, natomiast uważam, że jak się gra z takim bardzo twardym, nie chcę być przeciwnikiem, no ale partnerem jak Unia Europejska i cwanym, to trzeba umieć licytować. A więc czy kwestia zawetowania w tej sprawie, czy innych wet, jest uważam rzeczą, którą należy rozważać i nawet o tym publicznie mówić, bo to zwiększa pewną presję negocjacyjną. Co więcej, Polska, z tego co pamiętam statystykę wet, jest dopiero na 8. miejscu, gdy chodzi o kraje, które te weta w różnych sprawach zgłaszają. Przed nami są takie kraje jak Francja, jak Belgia, kraje Europy Południowej, Niemcy również na miejscu 7. Więcej razy wetowały różne decyzje unijne. Czyli to pokazuje, że to jest pewna normalność. Może nie w sprawach spektakularnych jak ta, ale jednak, że państwa do tego sięgają, no bo to jest po prostu pewien instrument, tak jak w amerykańskim kongresie granie na czas, prawda? Jak Ted Cruz przemawia dobę, no, można się krzywić, no, ale on korzysta z pewnych kruczków prawnych. Tak samo tutaj należy korzystać z tego instrumentarium, które
Unia Europejska swoimi przepisami daje. Uważam, że należy o tym rozmawiać, nawet publicznie, głośno, bo to, podkreślam jeszcze raz, jest pewien taki element pewnego nacisku na Brukselę. Panie pośle, jeszcze jedna sprawa, o której chciałem z panem porozmawiać, to jest afera ujawniona przez francuski dziennik, jeden z francuskich dzienników. Chodzi o aferę w strukturach Unii Europejskiej, w którą zamieszani byli też i sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no i też politycy z EPL, czyli partii zarządzanej przez Donalda Tuska. Co się dzieje w tej sprawie? Bo mieliśmy szokujące doniesienia, natomiast teraz wydaje się, że jakby sprawa trochę przycichła. Czy instytucje europejskie rozwiązują, zajmują się sprawą, będą winni, którym udowodni się jakieś przekręty czy przyjmowanie korzyści majątkowych, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności? Po pierwsze, ta publikacja dziennika Libération, a więc dziennika lewicowo-liberalnego, będącego częścią establishmentu unijnego, co podkreślam, jest o tyle ważna, że po pierwsze jest to głos ze środka, to nie jest jakiś eurosceptyk, który wróg Unii, który coś tam napisał. Dziennikarz, który to napisał, to dziennikarz śledczy, który, uwaga, przed dwiema dekadami doprowadził, czy współdoprowadził do pierwszego i ostatniego w historii, dymisji Komisji Europejskiej, też pod zarzutami korupcyjnymi. Wtedy była to Komisja Europejska byłego premiera Luksemburga, Jacques'a Santera, jako przewodniczącego. A więc jest to dziennikarz bardzo poważny, który notabene wcale nie jest przyjacielem Polski, przeciwnie, Polskę podszczypuje, gdy chodzi o kwestię praworządności. Natomiast ja pamiętam, jak było wtedy. On, te jego publikacje, próbowano je ukryć, zrobić z niego wariata, uznać, że to jest niepoważne, przesadzone. I to trwało nawet latami i w końcu doprowadzono do dymisji Komisji Europejskiej. Zresztą on teraz też w wypowiedziach publicznych podkreśla, że on nie liczy na to, że to w ciągu paru tygodni sprawa zostanie zamknięta. Sama publikacja, ją odbieram politycznie jako element pewnej gry wyborczej obozu socjalistów, którzy wypowiedzieli umowę, którą mieli od 17 lat z Europejską Partią Ludową, gdy chodzi o tą wymienianie się stanowiskiem szefa Parlamentu Europejskiego. Od stycznia przyszłego roku, mamy 2022 roku, miał być szefem Parlamentu Europejskiego, wybory są za dwa tygodnie, przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej. Socjaliści złamali tą umowę i chcą mieć własnego. Brak informacji na temat kolejnych może świadczyć o tym, że już te dwie zwaśnione strony tej samej rodziny euroentuzjastów dogadały się. Natomiast jest faktem, że sytuacja, w której następuje taki bardzo szemrany styk biznesu i polityki w przypadku i Europejskiej Partii Ludowej, tam są wymienieni komisarze i dwóch trybunałów zresztą, European Court of Auditors, Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej, czyli takiego europejskiego NIK-u, i tutaj Court of Justice, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc tutaj to są rzeczy, które trudno zamieść pod dywan, tak? Tusk najpierw milczał, klasyczne Tuska, prawda, ucieka w milczenie, po czym zaczął to minimalizować, lekceważyć. Natomiast to sprawa jest poważna i na pewno się nie zakończy, nawet jeżeli się tutaj te dwie formacje, czyli socjaliści, Chadecja, Europejska Partia Ludowa, dogadają się w kontekście wyborów, które będą za dwa tygodnie w Strasburgu, no to na pewno sprawa nie ucichnie. Miejmy taką nadzieję, będziemy to obserwować, będziemy też o tym informować. Panie pośle, serdecznie panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę, no i mam nadzieję do zobaczenia niedługo w naszym studiu. Dziękuję bardzo, kłaniam się.